a u nas już za chwilę m.in. o tym, jak dziś płaci się w internecie. Możemy taki przelew dokonać w dowolnym momencie. Sprawdzimy też, czy takie internetowe transakcje są bezpieczne. Przede wszystkim jest to kod CVV. Pokażemy, że można zrezygnować z portfela na rzecz telefonu. Zbliżamy telefon do modułu, do czytnika. A sprzedawcom opowiemy o tym, jak wdrożyć płatności internetowe do ich biznesu. Dla sprzedawców i dla integratorów powinny być jak najprostsze. To program Płacę, nie płacę, tym razem o wydawaniu pieniędzy bez użycia pieniędzy. Zaczynajmy! Nie ma takiej opcji w ogóle ogólnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to się jakoś potem zgadam w takim razie, ok? 40-59. Zbliżenie w zapłacę, dobrze? Dobra. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Nie ukradłem tej płyty. Kupiłem ją i zapłaciłem za nią, tak jak na cywilizowanego człowieka przystało. A zapłaciłem w tym krótkim momencie, kiedy zbliżyłem telefon do tego czarnego, małego terminala przy kasie. No, chcieliśmy, to mamy. Technologia nadała dzisiaj zupełnie nowe znaczenie słowu zbliżenie. No a dzięki temu wydawanie pieniędzy, przez to często sprawianie sobie radości, stało się dużo prostsze. Mówią, że pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale sporo radości dają już zakupy. A że czas to też pieniądz, to zadbano już o to, by płacąc, chociaż na nim zaoszczędzić. Zacznijmy zatem od kart. Weźmiemy pod uwagę dwa różne kryteria klasyfikacji, mianowicie budowę karty oraz sposób rozliczania transakcji. Na rynku wyróżniamy 4 rodzaje kart. Są to karty kredytowe, debetowe, karty prepaidowe, czyli przedpłacone, oraz karty obciążeniowe. Najczęściej używamy tak zwanych płaskich kart debetowych. Można nimi płacić tylko do limitu, który jest na koncie. Więcej możliwości dają karty kredytowe, te z wypukłymi cyframi na powierzchni karty. Bank, który wystawia taką kartę, udziela posiadaczowi takiej karty specjalnego kredytu i do wysokości tego kredytu udzielonego możemy robić zakupy taką kartą, czy to w internecie, czy w sklepach. A na nieoprocentowaną spłatę zaciągniętego kredytu mamy określony z góry czas. Karty prepaidowe z kolei nie muszą być spersonalizowane, dlatego sprawdzają się jako karty upominkowe. Działają do kwoty, którą zostaną zasilone. Jest jeszcze karta obciążeniowa, która łączy w sobie cechy i karty kredytowej, i karty debetowej. Sposób rozliczania transakcji może przebiegać na różne sposoby i trzeba przyznać, że w ostatnich latach przeszły one sporą rewolucję. Od wyciągania karty z portfela, gdzie musieliśmy starannie nanieść swój podpis na kartkę, teraz doszliśmy do momentu PIN-ów. Kolejnym krokiem oczywiście jest technologia PayPass, gdzie tylko zbliżamy. Karty magnetyczne to te najbardziej tradycyjne. Wyposażone są w pasek magnetyczny, który jest odczytywany przez terminal płatniczy i który przekazuje dane. Karty z chipem dane mają zakodowane w jego pamięci, podobnie jak w pamięci komputera. Karty zbliżeniowe z kolei są kartami, gdzie antena znajdująca się zatopiona w plastiku karty odpowiada za realizację transakcji zbliżeniowej. Czyli dane są transmitowane nie poprzez kontakt chip do terminala, ale poprzez antenę, która odbiera sygnał nadawany z terminala płatniczego. Karty zbliżeniowe znajdują też zastosowanie jako nośniki biletów komunikacji miejskiej, legitymacje studenckie czy identyfikatory. Ich rozszerzeniem jest technologia NFC, nakierowana głównie na wykorzystanie w telefonach komórkowych. Smartfony wyposażone w moduł zbliżeniowy mogą wymieniać dane na odległość do 20 cm. Zbliżamy telefon do modułu, do czytnika i on odczytuje dane, które są zakodowane w tym module NFC. Bardzo często wykorzystywane jest też przy płatnościach mobilnych. Często wyobrażamy sobie, że bezpieczeństwo danych transmitowanych bezstykowo jest wątpliwe. Okazuje się tymczasem, że przestępcom najłatwiej jest wejść w posiadanie danych właśnie z paska magnetycznego na karcie. Pasek magnetyczny może skopiować każdy, choćby kelner w restauracji. Nie udało się nikomu skopiować karty z chipem. W szczególności karty, która jest zbliżeniową kartą. Większość kart na szczęście ma wystarczająco dużo zabezpieczeń, abyśmy podczas zakupów, zwłaszcza w internecie, mogli czuć się bezpiecznie. Przede wszystkim jest to kod CVV, to są takie trzy cyfry na odwrocie karty, tam gdzie jest zazwyczaj wzór podpisu posiadacza karty. Oprócz kodu CVV niektóre banki wprowadziły zabezpieczenie w postaci 3D Secure, zgodnie z którym wystawca karty prosi użytkownika o wprowadzenie hasła, które jest stałe lub jednorazowo dostarczane SMS-em przy każdej transakcji. Płatność kartami ma jeszcze inne plusy. Mianowicie, kiedy zapłacimy kartą za usługę czy za towar, okaże się, że ten towar bądź usługa jest niezgodna z naszym zamówieniem, jest wybrakowany,
możemy śmiało występować o zwrot pieniędzy i zapłacenie, dokonanie płatności kartą kredytową, a nie przelewem, powoduje, że jak gdyby mamy pełne do tego prawo. I mowa tu o tak zwanym chargebacku, czyli udogodnieniu, którego nie daje nam żadna inna metoda płatności. No i zakładając, że nikt nie da mi teraz w głowę, to mogę się czuć w miarę bezpiecznie, robiąc to, co tutaj robię. Zresztą wypłaty z bankomatu stały się już tak powszechne, że i ja, i wy wiecie, że nic złego się nie jest w stanie tutaj zdarzyć. No, w najgorszym razie bankomat zatrzyma moją kartę, no ale wtedy bank da mi nową, no i będę mógł dalej trwonić swoje pieniądze. Trochę inaczej z transakcjami internetowymi, bo one jeszcze nie są tak powszechne, no i dla wielu internautów są nowością. No, zresztą nie da się tam nawet niczego dotknąć, tak jak tutaj bankomatu, no i trzeba tak trochę na ślepo wierzyć w to, o czym informuje nas okienko na stronie. To wszystko powoduje często obawy, a jeszcze częściej doprowadza do tego, że rezygnuje się z korzystania z takiego udogodnienia, a niepotrzebnie. Przy zakupach w internecie gotówka także może się przydać. Z usługi COD, czyli Cash on Delivery, ciągle korzysta dużo osób. Płatność za pobraniem nie wymaga posiadania karty czy nawet konta. Musimy jednak dysponować stosowną kwotą i przekazać ją kurierowi w momencie doręczenia paczki. Kurier do końca dnia zobowiązany jest rozliczyć się z pieniędzy, które w danym dniu pobrał od odbiorców. Następnie DPD Polska w ustalonym z klientem terminie zwraca te pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy klienta. Oznacza to, że sprzedawca nie dostaje pieniędzy w momencie zakupu. Na Zachodzie odchodzi się już jednak od tego typu płatności i można się spodziewać, że tak będzie i u nas. Według naszych estymacji w przeciągu 3 do 5 lat popularność tej usługi zacznie spadać na rzecz właśnie przelewów elektronicznych. Do przelewów nie trzeba przekonywać tych, którzy zakupy w sieci robią często. Ich dwa podstawowe rodzaje to zwykły przelew bankowy oraz tak zwany pay by link, czyli przelew transferowy. Czas, w jakim banki rozliczają te zwykłe transakcje, uzależniony jest od sesji Elixir. W zależności od tego, na którą taką sesję nasz przelew wysłany trafi, wtedy w danej godzinie jest rozliczany. Natomiast jeżeli chodzi o przelew transferowy, to tutaj zdecydowanie największą przewagą właśnie tego typu przelewów jest to, że możemy taki przelew dokonać w dowolnym momencie. I taki przelew będzie rozliczony natychmiast. A obok czasu liczy się też wygoda, bo w zasadzie nie musimy wypełniać żadnych danych, więc i mniej mamy możliwości pomyłki. Popularyzacja przelewów transferowych była bardzo ważnym krokiem w kierunku skrócenia czasu realizacji zamówień. Robiąc przelew za pomocą Pay by Link, sprzedający dostaje w zasadzie natychmiast informację o tym, że taki towar został sprzedany, co daje mu tak naprawdę możliwość automatycznie zainicjowania wysyłki danego towaru. Robiąc tradycyjny przelew, nie ma takiej możliwości. Sprzedawca, czekając na wpłatę czasem nawet kilka dni, nie będzie wiedział, w którym momencie dokonaliśmy transakcji. Proces płatności udało się jeszcze bardziej uprościć, by klient, który zakupów w internecie dokonuje bardzo często, mógł dokonywać ich niemal automatycznie. Not to be, let's say, asked for every time for to open the credit card or to open the wallet to select a payment method. The application is providing this management system. For every customer that is having a PayU account, you will be having a history for every transaction that you performed. Założenie takiego konta, które przechowuje raz podane dane, sprawia, że podczas zakupów klient nie musi dokonywać rejestracji w różnych sklepach. Dane płatnicze i adresowe deponuje w systemie jednorazowo i są one wykorzystywane przy każdej transakcji. Klient wybiera towar, specjalnym kodem potwierdza transakcję na swoim koncie i na tym transakcja się kończy. My przekazujemy informacje do sklepu na życzenie użytkownika, wszystkie informacje wysyłkowe, wszystkie informacje płatnicze i de facto bez rejestracji w sklepie dany użytkownik może spokojnie dokonać płatności w kilku krokach. Zdeponowane dane są bezpiecznie przechowywane i bezpiecznie przekazywane. No, generalnie w większości przypadków obawy związane z bezpieczeństwem płatności online są obawami trochę na wyrost. I'm usually saying that online is the safest channel in the world. And why I'm saying that? Because in the online world nobody is touching your card. Only you is touching your card. Mniej kroków, jakie użytkownik musi wykonać, to mniejsze ryzyko i naprawdę duży krok w kierunku skrócenia czasu zakupów, bo płatności stają się coraz prostsze i coraz bardziej transparentne dla użytkownika. A nie jest to bez znaczenia w sytuacji, kiedy wiemy, że co najmniej 1 na 8 klientów porzuca swoje zakupy internetowe pod koniec, jeżeli nie znajduje preferowanej przez siebie metody płatności. No i kolejne pieniądze wydane.
Tyle dobrze, przynajmniej, że w słusznej sprawie. No, namnożyło nam się ostatnio tych technologii umożliwiających wydawanie pieniędzy. Z jednej strony to dobrze, z drugiej trzeba uważać, bo wystarczy już sam zwykły telefon i pieniądze lecą jak woda. Sprzedawcy mają troszeczkę bardziej pod górkę, bo muszą się bardziej natrudzić, żeby swoje przedsiębiorstwo dostosować do przyjmowania mikropłatności lub jakichkolwiek innych płatności. No, ale ponieważ pieniędzy potrzebują i chcą, no to bez względu na to, ile trudu ich to kosztuje, to korzystają z absolutnie wszystkich możliwości. Sprzedający powinni dopasować oferty metod płatności, które chcą zaproponować klientom, po pierwsze do towarów, które oferują, a po drugie do targetu użytkowników, do których chcą dotrzeć ze swoimi produktami lub usługami. Do kogo ta oferta ma trafić? Czy to są osoby niepełnoletnie, które nie zawsze mają na przykład kartę kredytową, które na pewno zawsze mają telefon komórkowy? W takim wypadku najczęściej sprawdzają się mikropłatności, czyli SMS Premium lub wirtualne portmonetki, czyli tak zwane e-wallety. To jest coś typu karta prepaid. Mamy tam swoje pieniądze przelane z konta, tudzież z innej karty. Z kolei klientom bardziej świadomym lepiej zaproponować zaawansowane rozwiązanie. Tutaj nawet ci mali sprzedawcy nie mają się czego obawiać, mimo że procesy płatnościowe mogą sprawiać wrażenie złożonych. Od podszewki mogą wyglądać skomplikowanie, w sensie integracji z bankami, integracji z organizacjami kartowymi itd., ale tak naprawdę dla sprzedawców i dla integratorów powinny być jak najprostsze. Wdrożenie agregatora płatności w sklepie internetowym jest wygodnym rozwiązaniem. Pozwala ono sklepowi udostępnić klientowi szeroką gamę banków i zabezpieczeń, przez co sklep nie musi podpisywać umów z wieloma podmiotami. Środki nie idą bezpośrednio na konto sklepu, tylko idą przez system, który ma do tego potrzebne zgody. Część formalnych obowiązków zostaje więc zupełnie zdjęta z głowy sprzedawcy. A proces integracji z systemem płatności rozpoczyna się od założenia konta na platformie testowej. Ta umożliwia realizację transakcji internetowych jeszcze bez konsekwencji finansowych. Następnie przechodzimy do tej fazy właściwej i w ramach tej fazy właściwej następują pewnego rodzaju zmiany w kodach, w kodzie systemu sprzedawcy, który przygotowuje system sprzedawcy do obsługi komunikacji. Do integracji zwykle udostępniany jest szereg narzędzi wspomagających, takich jak dokumentacja, przykłady wykorzystania, czy gotowe fragmenty kodu, które można tak naprawdę wkleić do systemu sprzedawcy. Ponad połowa sklepów w internecie korzysta już z rozwiązań profesjonalnych firm oferujących usługi. Rynek jeszcze będzie dojrzewał i na pewno procent sklepów będzie się powiększał. W trosce oczywiście o wygodę i bezpieczeństwo tych kupujących, ale sprzedających także. Tylko proszę, nie denerwujcie się, ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że po takim odcinku o mikropłatnościach przydałyby się co najmniej ze 4 o makrozarobkach. Być może kiedyś do tego dojdziemy. Na razie jednak nie dajcie się tylko zwariować, nie wszystko kręci się wokół pieniędzy. Są w życiu dużo ważniejsze rzeczy, jak na przykład miłość, przyjaźń, wspólne wakacje albo... chociaż nie, to ostatnie to nie za bardzo, bo ktoś jednak musi za nie zapłacić. Ale te pierwsze dwie rzeczy jak najbardziej. Podobnie jak za darmo dostępne są wszystkie odcinki, płacę, nie płacę, jak zwykle na istv.pl, no i na naszym profilu na Facebooku, na którego już teraz Was zapraszam. Do zobaczenia. A może Ty masz ochotę na takiego fajnego Samsunga Galaxy Tab pod DPD Polska? A jeżeli tak, to wystarczy, że już teraz wyślesz SMS-a o treści PNP na numer 71068. W odpowiedzi na swojego SMS-a otrzymasz pytanie konkursowe. Co 2 tygodnie osoba, która odpowie na nie najszybciej, zgarnie taki właśnie tablet. A więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na istv.pl. Powodzenia!